Na tym polu mamy przykład produkcji nasion mieszańcowych odmiany kukurydzy. Z prawej strony ta forma z wiechami to jest forma ojcowska. Tu naprzeciw mnie jest forma mateczna. Po zbiorze tak będzie wyglądać kolba formy ojcowskiej, a tak będzie wyglądać kolba formy matecznej. Natomiast jako wynik krzyżowania, czyli efekt heterozji, to co urośnie później u rolnika, to będzie właśnie taka kolba. Czyli to jest kolba odmiany mieszańcowej F1 uzyskana ze skrzyżowania formy ojcowskiej z formą mateczną. Niektórzy rolnicy praktycy uważają, że odmiana trójliniowa jest bardziej plastyczna do zmiennych warunków siedliskowych, glebowo-klimatycznych, ale danych empirycznych na potwierdzenie tej tezy ja osobiście nie znam. Są to po prostu obserwacje rolników praktyków. Z punktu widzenia produkcji nasiennej odmiany trójliniowe są zdecydowanie tańsze produkcji nasiennej, w związku z tym producent może zaoferować rolnikowi takie nasiona za niższą cenę. W finale musi o tym, jaką odmianę rolnik wybierze, musi zdecydować jej wartość gospodarcza, a wartość gospodarcza jest oceniana obiektywnie w wielopowtórzeniowych doświadczeniach, zarówno rejestrowych, jak i później porejestrowych. Także odmiana trójliniowa musi plonować przynajmniej tak dobrze jak odmiana pojedyncza po to, żeby była atrakcyjna dla rolnika. Te z pozoru bardzo mizernie wyglądające rośliny to są podwojone haploidy. Jest to nowa technika uzyskiwania linii wsobnych, gdzie cykl 8, nawet 10-letnich zapyleń wsobnych po to, żeby dojść do homozygotycznej linii wsobnej, zastępowany jest jednorazowym zabiegiem z wykorzystaniem formy indukującej powstawanie haploidów na kolbach matecznych materiału wyjściowego. Niestety taka forma uzyskana jako haploid, ona ma zredukowaną o połowę liczbę chromosomów i ona jest męsko niepłodna. Po to, żeby przywrócić jej płodność, trzeba poddać ją działaniu środka mutagennego. Na ogół w większości programów hodowlanych wykorzystywana w tym celu jest kolchicyna. I dopiero po podwojeniu chromosomów przywracamy płodność, a jednocześnie ta roślina jest w 100% homogeniczną linią kukurydzy. W związku z tym przez jednorazowy zabieg, można powiedzieć wykonany praktycznie w laboratorium, uzyskujemy homogeniczną linię wsobną, a w normalnych warunkach trwa to 8-10 lat, jeżeli nie korzystamy ze szkółek zimowych.